Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, jak pan ocenia tegoroczne obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau? Chyba obyło się bez dyplomatycznych... Zgrzytów, bo ubiegłoroczne miały wielomiesięczne konsekwencje. Tak, w ubiegłym roku była ta historia z nowelizacją ustawy o IPN i odniesienie się do tej historii w czasie uroczystości. Co roku tę uroczystość tam odbywamy w miejscu najbardziej symbolicznym, najbardziej znaczącym, jeśli chodzi o, o wspominanie ofiar Holokaustu, bo. Organizacja Narodów Zjednoczonych już wiele lat temu podjęła decyzję, że właśnie dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia, będzie tym dniem symbolicznym, upamiętniającym ofiary największej zbrodni w czasie II wojny światowej, której dokonali Niemcy, czyli zbrodni Holokaustu. I to głównie się dzieje w Auschwitz-Birkenau, bo to jest najbardziej symboliczne miejsce dla upamiętnienia tych ofiar. W pobliżu obozu odbyła się demonstracja z głośnym udziałem niejakiego Piotra Rybaka, który ogłosił m.in czas powiedzieć tym najeźdźcom żydowskim dosyć tego wszystkiego my jesteśmy panami w tym kraju to jest początek walki o polskość w Polsce czy ta akcja wymaga pana zdaniem reakcji pewnie tak ale pani redaktor myślę że niestety sukcesem tego typu osób jest to że ciągle wspominamy ich nazwiska że zbiorą grupkę kilkudziesięciu osób i nagłaśniamy to niestety w mediach również. Niestety w mediach również. Ale w zagranicznych to zostało nagłośnione. No niestety tak. Moim zdaniem służby powinny się tymi osobami zająć, ale nie powinniśmy za bardzo e, nagłaśniać e, tych e, schorowanych umysłów. E, ale to trzeba chyba poglądów. wyważyć pomiędzy za bardzo nagłaśniać, a nie mówić nic i nie reagować. Dlatego, że szef MSWiA napisał na portalu społecznościowym wczoraj, Zareagować na co? Na to, że ktoś ma niepokolei w głowie i za całe złotego świata i swoje frustracje winie taki czy inny naród? No, reakcja na pewno będzie, bo z tego co wiem, komenda policji, która zabezpieczała te wczorajsze obchody, wzięła filmy z monitoringu miejskiego, bo tam manifestacja się odbyła raczej na terenie miasta, a nie w obozie, bo tak, do, było obozu, do obozu oczywiście oni opuszczeni nie zostali, do muzeum nie zostali wpuszczeni. Jeśli się potwierdzą te informacje, że takie poglądy były wygłaszane, takie okrzyki wznoszone, to oczywiście będzie reakcja, bo to, są, to jest y, łamanie prawa w Polsce. Panie ministrze, czy ma pan jakiś pomysł, jak powstrzymać y, polityczną gorączkę, która zaczyna powracać po chwilowym uspokojeniu? Czy premier powinien powtarzać zaproszenia dla opozycji, żeby rozmawiać o różnych ważnych dla wszystkich Polaków sprawach? My będziemy zachęcać, tak jak to robimy od początku naszych rządów, opozycję do tego, żeby przedstawiała swoje oferty programowe i żebyśmy się spierali merytorycznie na programy. Możemy to nawet robić dosyć ostro, ale jednak o programy, a nie, a nie tak jak ta opozycja czyni od trzech lat, że wzmaga takie emocjonalne napięcia wokół. Wokół, tego, wokół samego faktu, że my sprawu, sprawujemy władzę i, e, e, i ściga się z innymi ugrupowaniami, znaczy różne ugrupowania opozycyjne ścigają się o to, kto jest silniejszym antypisem. Tak, Nic panie ministrze, ale pan kiedyś w sobotnim programie powiedział do swojego oponenta politycznego, że go zabije miłością. Gdyby prawo i sprawiedliwość próbowało zabić opozycję miłością, to może ten, te, ta debata publiczna byłaby na wyższym poziomie. Dlatego będziemy zachęcali do właśnie takiej merytorycznej rozmowy. Na przykładzie tego spotkania piątkowego widać, że to jest możliwe, że można się spotkać w sprawie ważnych zmian prawnych, koniecznych i wynikających z tego, że w Polsce dwa tygodnie temu, dokładnie dwa tygodnie temu, miała miejsce wielka tragedia w Gdańsku. Więc warto rozmawiać o tym, jak tego typu sytuacji uniknąć poprzez zmiany prawne. I dobrze, że no właściwie prawie wszyscy się spotkali tam z jednym wyjątkiem i będziemy, będziemy starali się do takich właśnie rozmów zachęcać. A czy są takie problemy? Czy pan w tej chwili ma coś takiego w głowie, co powinno być właśnie rozwiązane na zasadzie wspólnego stanowiska, wypracowanego na drodze właśnie takiego konsensusu? No każda, każda istotna zmiana prawna proponowana po, powinna podlegać takiej rozmowie. No ale tak nie było do tej pory. Było, tylko że tak normalnie to my to próbujemy robić na posiedzeniach Sejmu, tylko że na posiedzeniach Sejmu niestety opozycja jest nieco innymi tematami zainteresowana niż merytoryczną rozmową na temat ustaw dezawuowaniem e, wszystkiego, co robimy, a nie e, rozmową o szczegółach tych propozycji. No tak, ale gdyby te debaty były dłuższe, gdyby jednak spróbować po tym, co się stało, zobaczyć, czy opozycja będzie tylko zainteresowana, tak jak pan mówi, e, krytyką ostrą, czy też będzie starała się przedstawiać swoje rozwiązania, to może byłoby... To jakieś... oczywiście, oczywiście, że Sejm jest miejscem, gdzie taka debata powinna się odbywać, ale bardzo często jest tak, że w każdej niemalże sprawie wysyła się na trybunę tak zwanych harcowników. A tutaj się okazało w piątkowym, na piątkowym spotkaniu, że jeśli przyszli szefowie klubów, to rozmowa mogła być zupełnie innej jakości. Więc może do tego też będziemy za, zachęcać, żeby trochę harcowników wycofać do tylnych szeregów, a, a wysyłać ludzi poważnych. Bo Prawo i Sprawiedliwość już wycofało swoich harcowników i oczekuje tego samego od opozycji. Tak? My, my uważamy, że temperatura emocjonalna polskiej debaty publicznej powinna być obniżona, bardzo mocno obniżona, zwłaszcza w, w języku. I każdy powinien własną pracę wykonać w tej sprawie. Na piątkowym spotkaniu z premierem politycy opozycji apelowali o zmiany w telewizji polskiej, o odwołanie zarządu, ale nie ma klimatu dla zmian. Pani redaktor, jeżeli ktoś zgłasza jakieś zastrzeżenia do treści przekazu w jednym medium, to niech mówi o całości obrazu, który w Polsce mamy. I myślę, że ten apel, który my wzajemnie do siebie kierujemy, my politycy do siebie kierujemy, od dwóch tygodni, żeby właśnie tę temperaturę obniżyć, to myślę, że to jest też ważny apel dla innej sfery władzy, bo media są pewną sferą władzy, istotną sferą władzy, władzy nad tym, o Ale czym jednak, dyskutujemy, jednak media publiczne jak dyskutujemy. Media publiczne powinny być wyłączone z takich ścisłych porównań. Jeśli tu jest tak, to tutaj będzie tak. Pani redaktora, ja właśnie fundamentalnie się z tą tezą nie zgadzam, że nie można porównywać z innymi mediami. Dlatego że. Nie, ja nie mówiłam, że, Dlatego, że, że równywać, jeżeli mówimy powiedziałam... o mediach publicznych, to mówimy o mediach elektronicznych, o telewizji i o radio. Hmm, tak. Telewizja i radio się w Polsce robi na skutek koncesji od państwa polskiego. Koncesja od państwa polskiego na ogół ma też zapisane takie, takie fragmenty, że jeżeli telewizja czy radio prywatne, Robią informacje i publicystykę, to mają to robić rzetelnie, obiektywnie i zgodnie z prawdą. I chyba pani redaktor nie powie, albo wykazałaby się pani dużą naiwnością. A ja gdyby... nie wiem, czy ja coś powiem w ogóle, <laughs> bo ja tu zadaję pytanie. Nie, więc... wychodzimy na ulicę i pytamy Polaków, i pytamy o na przykład konkretną jakąś telewizję, albo konkretne radio prywatne, czy one są obiektywne i rzetelne, czy rzetelnie na przykład opisują to, co mój rząd robi, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Panie I pewnie uzyskaliśmy odpowiedź coś... bardzo surową. Ale jeżeli. Jeżeli coś, jakaś telewizja robi bardzo nierzetelnie, no to może trzeba wyjść na drogę od odbioru koncesji. Ja nie wiem, jaka jest tutaj procedura. Pan się na tym znalepi, bo Pan był, był w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i Pan wie, jaka jest możliwość. Natomiast chodzi o to, że, że medium publiczne jednak jest no przynajmniej w założeniu takim medio, medium, które powinno być wspólnym dobrem. Dużo rzeczy być powinno. Natomiast żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, i na tym etapie rozwoju polskiej debaty publicznej ważne jest jedno, że myśmy poszerzyli pluralizm, który był niezwykle zawężony przed rokiem 2015, właśnie w przestrzeni medialnej. Dzisiaj już nie ma takiej sytuacji, że na przykład Polak czy wyborca, o wrażliwości prawicowej czy konserwatywnej prawie w ogóle nie odnajduje się w przestrzeni medialnej. Dzisiaj się odnajduje i bardzo dobrze. To jest poszerzenie pluralizmu, a nie zawężenie, jak było przed rokiem 2015. Już nie chcę roztrząsać tego tematu, ale ja myślę, że to jest niedobre i dla telewizji publicznej, i dla przede wszystkim jej dziennikarzy, których bardzo wielu jest rzetelnych, kiedy telewizja publiczna staje się chłopcem do bicia. To prawda. Słusznie czy niesłusznie, ale w każdym razie może to wymaga jakiejś refleksji i, i jakiejś, nie wiem, okrągłego stołu w tej tak, sprawie. Tak, to prawda, ale to wymaga refleksji po każdej stronie. Po każdej po stronie, każdej. bo, bo nawet, nawet politykom dzisiejszej opozycji, czy ich zwolennikom zdarzało się mówić o niektórych na przykład telewizjach, że to są nasze telewizje. Więc, więc może też niech własną pracę wykonają i pracę domową odrobią. Panie ministrze, ten rok to jest czas okrągłych rocznic czy w budżecie Ministerstwa Kultury są pieniądze na Państwowy udział w obchodach, czy też organizowanie obchodów? Pewnymi środkami czy, że... dysponujemy, bo rzeczywiście państwo polskie powinno być bardzo aktywne w uhonorowaniu wielkich rocznic tegorocznych, takich jak 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecie wejścia Polski do NATO, 80-lecie wybuchu II wojny światowej, czy też wydarzenia, 30-lecie wydarzeń z 1989 roku, które miały różne swoje etapy, czy też, bardzo ważne, 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, do Polski z tymi słynnymi słowami Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi 2 czerwca. Te tak, ja, dwie temu. Tak, prawie jednocześnie, prawda? Tak, drugi to czerwca to drugi i czwarty, czerwca. czwarty czerwca. czerwca. I uważam, że tak nawet należy o tym opowiadać, że coś zasiano w czasie Pielgrzymki Papieskiej 40 lat temu. Skutkiem tego zasiania było, było to, że się policzyliśmy i że wybuchła Solidarność. Było 10 lat walki i zwycięstwo. 4 czerwca 89 roku zwycięstwo polegające na tym, że Polacy powiedzieli, nie komunistom. Powiedzieli mamy dosyć waszej władzy. 99% wyborców tak odpowiedziało. I to jest bardzo ważne, ważne wydarzenie w historii Polski i oczywiście będziemy tutaj aktywni, jeśli chodzi o ceremonie państwowe z tym związane, ale też pewne oferty dla ludzi o charakterze, powiedzmy, kulturowym. Kulturowym, czyli to, to będzie coś podobnego wydarzenia, jak wydarzenia. podobne wydarzenia jak, jak podczas obchodów stulecia Odzyskanie myślę, że, myślę że jakieś koncerty takie narracyjne, opowiadające tę historię tych mhm. 10 lat tej walki będą bardzo atrakcyjne dla ludzi. Ale jeszcze takich konkretnych, ścisłych planów? Nie Pracujemy ma. nad tym i myślę, że jak już takie konkretne, ścisłe plany będą, a, a, a rodzą się i to bardzo ciekawe, to w odpowiednim momencie będziemy komunikować i wszystkich zapraszać, powtarzam, wszystkich, tak jak na stulecie zapraszaliśmy wszystkich, nie wszyscy skorzystali, ale zapraszaliśmy wszystkich ponad podziałami politycznymi. Panie ministrze, pełniące obowiązki prezydenta Gdańska Agnieszka Dulkiewicz mówiła niedawno, że miasto jest Aleksandra Dulkiewicz. Aleksandra, Aleksandra przepraszam. Dulkiewicz. Aleksandra Dulkiewicz mówiła niedawno, że miasto jest, jak to określiła, w dialogu z Ministerstwem Kultury w sprawie większych pieniędzy, zwiększenia dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Jak pan to widzi, czy jest taka możliwość, że ta dotacja będzie taka jak była w latach ubiegłych? Zacznijmy od tego, że my wypełniamy swoje obowiązki. Jak że jest kultury. Zapisane czter... są zapisane 4 miliony, ale od początku to było przekraczane na podstawie nie wiem umowy ustnej. Najpierw to było 6 milionów, a później przez kolejne lata 7 milionów 100. Tak, ale zobowiązani jesteśmy do 4 milionów i warto też podkreślić, że każda instytucja kultury, jak jest współprowadzona przez dwa albo więcej podmiotów, a tu mamy do czynienia z taką sytuacją, jest Wpisana do rejestru jednego podmiotu organizacyjnego. Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją kultury wpisaną do rejestru prezydenta miasta Gdańska. I zgodnie ze statutem prezydent miasta Gdańska ma najwięcej władzy, jeśli chodzi o powoływanie Rady Programowej, Kolegium Historyczno-Programowego i dyrektora. Europejskiego Centrum Solidarności. Czy nie powinno być tak, że ten, który ma najwięcej władzy, najwięcej środków finansowych daje? Wydaje mi się, że tak. A tymczasem. Ale zgodnie... summa summarum, panie ministrze, mm -hmm. są szanse na te dodatkowe pieniądze, które były poprzednio szczególnie, że właśnie są te obchody. Marszałek województwa, kiedy podjęliśmy tę decyzję, że będziemy płacić tyle, ile, ile, ile jesteśmy zobowiązani. Podwyższył swoją dotację z 800 tysięcy złotych do miliona złotych, czyli do takiej kwoty, która była wcześniej. Myślę, że mamy prawo oczekiwać tego samego od prezydenta miasta Gdańska i będziemy o tym oczywiście rozmawiać. Czyli są państwo w dialogu, ale tak. ten dialog nie, niekoniecznie będzie zmierzał do tego, że będzie więcej pieniędzy z Ministerstwa Pani Kultury? Pani pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, Aleksander Dulkiewicz zadzwoniła, poprosiła o takie spotkanie. Zgodziliśmy się na nie, bo właśnie w takim gronie powinniśmy rozmawiać. Minister Kultury, prezydent Gdańska, marszałek województwa i takie spotkanie się odbędzie i będziemy o tym rozmawiać. Czyli jest otwartość. Z naszej strony zawsze. Ale na, na opróżnienie kieszeni. Na, z naszej strony jest otwartość na rozmowy i ustawienie sprawy na nogach, a nie na głowie. Dziękuję bardzo. Wiceminister Kultury Jan Stalin, była tak do usłyszenia.